W dzisiejszym raporcie dnia teatr przed wielką modernizacją. Każdy, kto odwiedza Grudziądzki Teatr, widzi, że jest potrzeba remontu. W klubie Stal ruszył obóz piłkarski. Będziemy pracowali przede wszystkim nad kondycją. Żużlowcy GKM-u coraz bliżej nowego sezonu. Centrum Kultury Teatr planuje duże zmiany. Fotele w słabym stanie wyraźnie pokazały, że czas na remont, który przy odrobinie szczęścia rozpocznie się już niedługo. Gmach teatru ma zostać poddany całkowitej modernizacji. Każdy, kto odwiedza Grudziądzki Teatr, widzi, że jest potrzeba remontu. Zaczęło się wszystko w zasadzie od konieczności wymiany foteli, bo część foteli jest już w opłakanym stanie. Istotną sprawą będzie obniżenie sceny o metr, nowe oświetlenie i nagłośnienie. Projekt będzie obejmował również remont części socjalnej dla pracowników technicznych. W dość istotny sposób przebudujemy widownię. Poza fotelami nowymi będzie również inaczej ukształtowana w ogóle cała posadzka. Nie będzie to tak jak w obecnym stanie jedna powierzchnia, tylko będzie to widownia taka schodkowa. Podczas prac remontowych teatr będzie zamknięty, a koncerty i wydarzenia kulturalne w miarę możliwości zostaną przeniesione do klubu Akcent przy ulicy Wybickiego. Gro imprez starać będziemy się przenieść tam. Tam będziemy chcieli organizować więcej na pewno imprez, nie wszystkie pewnie technicznie i gabarytowo da się przenieść. Natomiast będziemy również próbować organizować imprezy poza naszymi siedzibami. Rozpoczęcie prac planowane jest na czerwiec, zaś ich zakończenie ma nastąpić najpóźniej w maju przyszłego roku. Rozpoczął się właśnie drugi tydzień ferii, a to oznacza, że w klubie sportowym Stal swoje treningi na zimowym zgrupowaniu rozpoczęli młodzi piłkarze. To drugi obóz organizowany przez klubowych działaczy. Coraz więcej zawodników tutaj i w klubie, i w siatkówce, i w piłce nożnej, z czego się bardzo cieszymy. Zapewniamy, myślę, dobre warunki. Ważne jest to, żeby zintegrować, żeby zachęcić do aktywności takiej sportowej, fizycznej. To w większości tak naprawdę są wszyscy nasi zawodnicy lub tacy, którzy chcą do nas dołączyć. Za sportowy poziom i dobrą atmosferę będą odpowiedzialni trenerzy wraz z animatorami czasu wolnego. Myślę, że tutaj się dobrze wkomponują, zjednoczą, jedna grupa będzie zwarta. Myślę, że będziemy tutaj pilnowali, żeby nic się nie wydarzyło. Treningi będą odbywały się 2 lub 3 razy w ciągu dnia. Młodzi zawodnicy będą mogli dzięki nim podnieść swoje piłkarskie umiejętności i w jeszcze lepszym stopniu poznać tajniki futbolowego rzemiosła. Będziemy pracowali przede wszystkim nad kondycją i techniką. Myślę, że na pewno te treningi spowodują zwiększenie umiejętności chłopaków. W obozie bierze udział kilkudziesięciu chłopców. Swoje miejsce znalazła w tym gronie również przedstawicielka płci przeciwnej. Wszyscy myślą, że to jest sport tylko dla chłopaków, ale ja lubię, dlatego że fajnie się gra. Dla każdego uczestnika taki obóz to przede wszystkim dobra zabawa. Nie brakuje również elementów rywalizacji. Chcę udoskonalić swoje umiejętności piłkarskie. Tata mnie zapasynował i tak przeszło już z rodziny. Spodobała mi się rywalizacja między takimi klubami i po prostu lubię uprawiać ten sport. A już dzisiaj na naszej stronie internetowej zaprezentujemy szerszą relację z zakończonego w sobotę zgrupowania młodych siatkarzy i siatkarek. Do rozpoczęcia sezonu żużlowego pozostało jeszcze nieco ponad 2 miesiące. Trwająca zima dla czarnego sportu to czas intensywnych przygotowań fizycznych i, co ważne, także sprzętowych. Te drugie u wielu zawodników grudziąckiego GKM-u dopinane są już na ostatni guzik. Czekamy na silniki z serwisu i na te nowe jakby podwozia stoją już kompletne. Brakuje tylko jakby detali, czyli błotników i tym podobne. Pod koniec lutego cała kadra żółto-niebieskich zjedzie się do Grudziądza na specjalne spotkanie. Przed nami małe zgrupowanie w Grudziądzu 22 stycznia się zaczyna. Będzie to takie spotkanie integracyjno-sprawdzające, ale też i treningowe. Po wspomnianym zgrupowaniu na początku marca przyjdzie czas na pierwsze kółka na torze. Na razie nie w Grudziądzu, lecz podobnie jak przed rokiem w Niemczech. Spodobały nam się Niemcy od tamtego roku, więc myślę, że
Jeżeli tylko pogoda nie popsuje nam szyków, będzie troszkę cieplej niż tutaj. Wiadomo, że ten marzec może być różny, więc myślę, że fajnie, że są plany, a jak z tego wyjdzie, co z tego wyjdzie, zobaczymy. Kilka tygodni temu informowaliśmy o nowych silnikach, jak od duńskiego tunera Fleminga Graversena dostanie spora część grudziąckich zawodników. Do tego grona dołączy także Krzysztof Buczkowski. Mam u niego nawet nowy silnik na ten rok, więc myślę, że ta współpraca będzie cały czas szła w dobrą stronę, a oprócz tego jeszcze korzystam z usług z pana Ryszarda Kowalskiego z Torunia. Podpisując kontrakt zawodowy z danym zawodnikiem, oczekujemy od niego wyników na torze. Między innymi danemu zawodnikowi też zależy na tym, żeby te na torze wyniki osiągać jak najlepsze. Wśród niektórych obserwatorów polskiego speedwaya głośno komentowany był transfer Krystiana Pieszczka do Grudziądza. Według ekspertów młody zawodnik ma być zmiennikiem Tomasza Goloba w spotkaniach wyjazdowych. Działacze GKM-u nie potwierdzają tych spekulacji. Ciężko mi teraz przed sezonem cokolwiek powiedzieć, który z zawodników jaką formę będzie przedstawiał i to wszystko zależy od nich. Inauguracja tegorocznych zmagań w Ekstralidze zaplanowana jest na 16 i 17 kwietnia. To właśnie tego drugiego dnia żółto-niebiescy zmierzą się na wyjeździe z Zieloną Górą.